Dzień dobry. Dzisiaj będziemy sobie analizowali obraz Unia Lubelska. Zapraszam do oglądania. Podobnie jak inne obrazy Jana Matejki, Unia Lubelska jest również pełna symboliki i o tym sobie będziemy dzisiaj mówili. Sam akt Unii Lubelskiej został zawarty w roku 1569 i połączył Polskę i Litwę Unią Realną. Zwróćcie uwagę na pierwszy taki jakby krok symboliczny, który wykonał Matejko przy samym królu, czyli Zygmuncie Augustie. On trzyma krzyż w prawej ręce. Jest to krzyż, który jest symboliką wiary wspólnej dla Polski i Litwy. Nie ma korony, więc on jest tutaj przedstawiony jako taki zjednoczyciel, a nie ktoś, kto zmusza do tej Unii innych ludzi. Ale nie wszyscy byli zadowoleni. Zwróćcie uwagę na Mikołaja Rudego Radziwiłła. On tutaj klęczy z mieczem w ręku, co jest symboliką niezadowolenia i tego, co wydarzy się w przyszłości, bo Rud Radziwiłł przecież nas zdradzi podczas potopu szwedzkiego. Tam będzie taki pan jak Janusz Radziwiłł i Bogusław Radziwiłłowie, którzy będą nas, no niestety, ale zdradzać ze Szwecją. Ale to jest w swoim czasie. Matejko o tym wiedział, dlatego też to symboliką jest ukazane. A sam Radziwiłł bał się tego, że polska magnateria jakby wyprze z ziem litewskich i przejmie ziemie litewskie kosztem tych rodzin litewskich i właściwie oni nie będą nic znaczyć. Więc sam Radziwiłł tutaj jest takim symbolem niezadowolenia. O nim należy tutaj oczywiście pamiętać. Widzimy naszego bardzo ważnego człowieka, którym jest Jakub Buchański. To jest prymas. On będzie później naszym interrexem, czyli między królem podczas bezkrólewia, czyli od momentu śmierci Zygmunta Augusta aż do wyboru na króla, oczywiście Henryka Walezego. Później będzie jeszcze raz pełnił tą funkcję, ale generalnie jest on tutaj bardzo ważną postacią, ponieważ to on trzyma Ewangelię, Ewangelię, na którą trzeba przysięgać. A przysięga na nią oczywiście przedstawiciel polskiej szlachty, czyli Marcin Zborowski. Jak się przyjrzymy, na górze widzimy Annę Jagiellonkę. Annę Jagiellonkę, która stoi i jest w takim jakby kwiecie wieku, a nie w sile wieku, jak było to rzeczywiście. I co jest ciekawe, ona ma na głowie koronę, ale fizycznie na tej Unii jej nie było. Matejko dał ją znowu symbolicznie, a ta korona jest symboliką kontynuowania polityki jagiellońskiej, bo przecież trzeba będzie ją z kimś zeswatać i będzie to na początku Henryk Walezy, a później finalnie będzie to Stefan Batory. Ale przypominam, jej wtedy na tym akcie podpisania Unii Lubelskiej nie było. Jest przedstawiona w sposób symboliczny. Kolejną postacią, która jest przedstawiona w sposób zdecydowanie symboliczny, jest Jan Łaski Młodszy. To jest tak jakby człowiek, który był takim guru polskich protestantów, był najważniejszym przedstawicielem, jednak na akcie nie mógł być obecny, bo 9 lat temu zmarł. Znaczy 9 lat przed zawarciem tej Unii oczywiście. I generalnie on jest tutaj pokazany z biskupem wileńskim, Walerianem Protasewiczem, którym no, pokazuje takie jakby zjednoczenie religii. I Matejko chciał pokazać tym, że my w wieku XVI będziemy przecież państwem zdecydowanie bez stosów. Będziemy państwem tolerancji religijnej. I to jest tutaj też przedstawione na tym obrazie. Kończąc, jeszcze trzy postacie. Pierwszą postacią jest nasz Stanisław Hozjusz, czyli człowiek, który sprowadził do Polski jezuitów. On jest w takich czerwonych kardynalskich szatach, właściwie tam rozpostarty na fotelu. Drugą postacią jest Łukasz Górka, którego nie było w tym czasie w Lublinie, ale on jest tutaj też znowu symbolicznie pokazany jako człowiek, który jest przedstawicielem Wielkopolski, czyli kolebki naszego państwa, naszej państwowości. I trzecią postacią jest Jan Firlej, który jest z laską marszałkowską pokazany i jest to marszałek wielki koronny. Dziękuję, do widzenia.